Cześć, witajcie. Witajcie, ostatnie spotkanie dzisiaj przed Barceloną. Następne relacje, które znajdziecie w naszym kanale, to będą relacje Adama już z Barcelony. Natomiast w krótkim podsumowaniu tego tygodnia, mam nadzieję, dzisiaj zaczniemy od Vivo może, od Vivo kolorowego i zmieniającego kolor pod wpływem temperatury. To nie pierwszy taki model, ale jakby kolejny w dwóch kolorach tym razem. A mowa o Vivo Y100, które miało swoją premierę w Indiach. Tak, dokładnie jest w Indiach Vivo Y100. Ja tylko chciałem dwie rzeczy tutaj wyprostować, mianowicie kolory są trzy do wyboru, ponieważ jest jeszcze czarny, ale Tak, producent. mi chodziło o to, że tylko dwa zmieniają kolor. Tak, dokładnie. A to tak, tu masz rację. Dwa są zmieniające kolor i zmieniają to pod wpływem promieni UV, nie tyle samej temperatury, co po prostu pod wpływem słońca albo lampki UV. Polecam, bo już się z takim Vivo kiedyś Ty wiesz bawiłem. co, oni mają na grafikach termometr po prostu, Wiesz stąd. co? Okej, to ja się nie spieram. To ja się nie spieram. Może wymyślili coś nowego, bo dotąd Mam takie dwie grafiki firmowe, gdzie oni pokazują jeden A i drugi kolor i termometr pomiędzy nimi, że jakby pod wpływem temperatury. Także stąd. to jeszcze fajniej, bo będziecie sobie mogli rączką zmienić kolor. Jak dotąd na przykład był chyba V21, ale mi pamięć nie myli, to trzeba było go wystawić na słońce albo poświecić lampą UV i wtedy zmieniał kolory. Najwyraźniej wymyślili coś nowego i chyba fajniejsze, no bo tak to możecie nawet sobie na imprezie kolor telefonu zmienić, nie musicie mieć słońca do tego. Może Aczkolwiek się, wiesz co, można też. albo zmienili, albo może się okazać, że też 36,6 nie wystarczy, żeby ten kolor zmienić, na No, przykład. może po prostu termometr, ale to by słoneczko namalowali, nie? No Dobra. właśnie. W każdym Znaczy, razie. tak mi się zdaje. Ja wiesz, ja po Nie, prostu ja tych grafik z nie termometrem nie widziałem. drążyłem. Wiesz co, ja też nie drążę, bo dla mnie to nie jest killer feature. Natomiast sam telefon, okej, no całkiem popitaśny. Warto zwrócić uwagę, że jest smukły. 7,73 mm grubości, pomijając oczywiście wystające aparaty fotograficzne, bo aparaty. No tradycyjnie już chyba, jak to teraz taka moda zapanowała, dwa ciemne krążki, aczkolwiek niekoniecznie oddające istotę sprawy, bo aparaty są trzy, chociaż tak naprawdę jeden, bo jest 64 mega z optyczną stabilizacją obrazu, warto to podkreślić, a oprócz tego dwie dwójeczki, więc takie dwa, powiedzmy, aparaty na dokładkę, nie? Ale sam Optyczna telefon. stabilizacja obrazu jest bardzo fajna w tego typu smartfonie. To docenią przede wszystkim ci, którzy albo kręcą rzeczywiście filmy w ruchu, albo trudno jest im utrzymać w bezruchu z kolei smartfona przy robieniu zdjęć. Tak, Dimensity 900 w środku, także też nie najgorzej. 8 plus 128 pamięci plus wirtualny RAM, ha. Bateria mogła być lepsza, bo dali 4,5 tysiąca mAh, za to z 44-watowym ładowaniem. No i dali AMOLED-a. AMOLED widzę, że fajny, 6,38 cala Full HD plus, 90 Hz odświeżanie i jasność ta pikowa maksymalna 1300 nitów. Na minus wielki podbródek na dole i paskudny nocz u góry. No ale cóż, trochę małomodnie ten tył wygląda. Tył fajny telefonu, przód taki, kurczę, budżetowy bym powiedział. No trudno, ale sam. Chwalą się tym IP54, chwalą się tym szybkim ładowaniem 44-watowym, chociaż bateryjka poniżej normy, bo jednak 4,5 tysiąca Właśnie. to kurczę, no nie jest dzisiejsza norma. Przeglądam na szybko indyjską stronę i oni co prawda piszą o zmianie kolorów, natomiast nie piszą jakby co te kolory zmienia. No właśnie. Stąd, bo ja te zdjęcia mam, one są co prawda oficjalne, właściwie grafiki. One są co prawda oficjalne, ale nie są ze strony Vivo, natomiast Vivo u siebie na stronie po prostu nie pisze. No, w każdym razie, no, na dwoje babka wróżyła. Albo UV, albo temperatura, albo jedno i drugie. Z rzeczy fajnych jeszcze potrójne gniazdko. Dwie karty SIM i oprócz tego microSD. I cena też fajna, co prawda tylko w Indiach. No fajna u nas na pewno by taka nie była, ale w Indiach kosztuje 1350 zł ten telefon. A i a propos gniazdek Magicka No audio. o, jeszcze właśnie, to jeszcze jack. Czyli mamy tak, jacka, kurczę, trzy gniazdka, w miarę szybkie ładowanie IP54, optyczną stabilizację i AMOLED-a za 1350 zł. No jak dla mnie spoko.
Design jest znany, konstrukcja nie jest właściwie nowa. Podobnego smartfona Vivo już co najmniej jednego widzieliśmy, a takiego podobnego, podobnych z wyglądu to jest jeszcze więcej. Natomiast technicznie jest rzeczywiście podobny do jednego z poprzednich modeli, natomiast został rzeczywiście wzbogacony i o aparat dodatkowy, i inny procesor jest i tak dalej. W związku z tym można powiedzieć, że to jest inny smartfon, chociaż też rodzaj klona, niestety. Tak, a najlepsze, jak już o klonach mówimy, to Vivo jeszcze pokazało model Y56 5G w Indiach. I rzeczy zabawnych, co mnie w jakiś sposób uderzyło, ja parę razy się temu przyglądałem, mówię, czy mi się coś pokręciło we łbie, czy coś. Cena wychodzi podobna, no. Cena wychodzi podobna, bo to też jest 25 tysięcy rupii, czyli tak jak ten Y100, a Vivo Y56, moi drodzy, ma już wyświetlacz tylko LCD, ma już aparat bez stabilizacji tylny, w dodatku już tylko podwójny, 50 plus 2, więc jest też biedniej. Jest co prawda Dimensity 700 na pokładzie, 8 plus 128 pamięci. Jest bateria 5000 mAh, ale już tylko z 18-watowym ładowaniem. A tak jak mówię, cena jest taka jak tego Y100, który jest dużo, dużo fajniejszy. Ja mówię, się mocno zastanawiałem, czy mi się coś porąbało, czy ja coś pochrzaniłem z cenami. No kurczę, nie pochrzaniłem. No, taka jest cena w sklepie i tyle. No. Rzeczywiście w cenę nie zaglądałem, ale tutaj wybór powinien być dosyć prosty. Mam nadzieję, że Hindusi potrafią porównywać smartfony. Na pewno potrafią, bo znam sporo Hindusów się z Twittera w związku z tym. Jaki w ogóle był sens tego telefonu wprowadzania, skoro wprowadzili tak fajnego Y100, pogrzeba tego Y56 dodali, który jest biedny, no, a kosztuje tyle samo. Hindusi są bardzo dumni z tego, że smartfony te chińskie w dużej mierze są składane u nich. I oni bardzo często rzeczywiście na tych premierowych pokazach bardzo się tym chwalą. Zresztą trudno się dziwić, no, mają z tego pieniądze. Fajnie, że te fabryki montażowe są rzeczywiście w Indiach i Hindusi znajdują tam zatrudnienie. Także to jest rzeczywiście bardzo fajne. Natomiast tutaj to jest rzeczywiście jakiś lekki kiks. Ja podejrzewam, że albo zaraz po premierze ten drugi zostanie przeceniony, albo się okaże, że tego Y100 jest krótka seria na przykład, co było rzeczywiście przykre. No tak, albo może właśnie jeden jest importowany z Chin, a drugi produkowany w Indiach i Hindusi muszą dopłacić za to, że jest produkowany w Indiach. No i kolejnym takim importem z Chin jest ten trzeci jakby smartfon, który w tym tygodniu się pojawił. On się pojawił w Indiach pod nazwą IQOO Neo 7. Natomiast tak naprawdę to jest indyjska wersja chińskiego IQOO Neo 7 SE. Nie wiem, czy to SE jest od Second Edition, czy jeszcze jakoś albo inaczej. Second Edition. Może. Niemniej te smartfony są rzeczywiście identyczne. Nie wiem, jakoś w serwisach zagranicznych dziwnie ludzie nie zauważają tego, mówiąc, że to jest IQOO Neo 7 z Dimensity 8200, tak? Natomiast to 8200 było po prostu w edycji SE chińskiej i cała specyfikacja jest właściwie identyczna. No dokładnie, jest identyczna, a jeszcze pikanterii całości dodaje fakt, że w Chinach występuje smartfon o nazwie IQOO Neo 7. Uwaga, i to jeszcze do tego występuje w dwóch wersjach, z Dimensity 9000 Plus i ze Snapdragonem 8 Plus. Czyli mamy, zabawna sprawa. Czyli mamy, moi drodzy, już w tej chwili trzy różne smartfony o tej samej nazwie, przy czym ten trzeci to jest klonem smartfona o jeszcze innej nazwie. Rozumiecie? Połapaliście się? Co no tutaj, czego tu można nie rozumieć, no, doprawdy? Po prostu, ja się zastanawiam, chyba Vivo ma specjalny dział, który siedzi i kombinuje, jak tu zamotać te nazwy telefonów i specyfikacje, żeby broń Boże się któryś klient nie połapał, a już w szczególności klient, który spogląda gdzieś na rynki zagraniczne. Nawet ci powiem, że ostatnio miałem z jednym z widzów na YouTubie dyskusję właśnie, że co go obchodzą rynki zagraniczne? My mówimy o rynku polskim. No z jednej strony trochę racji ma, bo robimy materiały dla Polaków głównie, ale z drugiej, no nie spoglądając na to, co się dzieje za granicą, możemy czasem jechać na totalne nieświadomce i na przykład cieszyć się z tego, że wprowadzono do nas jakiś telefon, a nie wiemy tego, że na przykład w Chinach ten sam telefon
O takiej samej nazwie, ma inną specyfikację i w dodatku jeszcze inną cenę. No, Jest kilka przykładów takich nawet z warto tego jednak tygodnia smartfonów poprzeć kolejkę. wprowadzanych w Indiach albo globalnie, które na przykład nie mają wyższych tierów pamięci, które w Chinach są czymś normalnym, tak? No. Jest bardzo wiele takich telefonów, które wchodzą do nas pod nazwą identyczną jak w Chinach, natomiast mają znacznie słabsze specyfikacje. I to jest coś po prostu przedziwnego i bardzo często ludzie w katalogu na przykład trafiają na kartę nie tego smartfona, którego mają. Zróżnicować jest je trudno, bo mają identyczne nazwy. Mało kto się zajmuje tymi nazwami literowo-cyfrowymi. No i później rzeczywiście mają albo żal, że złe specyfikacje podajemy, no bo Tak, no kto to za korzysta sklepem dzisiaj z to jest, nie? wyszukiwarki, tak? U nas na stronie. Albo rzeczywiście się obśmiewają, że nie wiemy, jakie dane tacy nas specjaliści. No, trochę specjaliści, a trochę nie, bo mylić się rzeczywiście mylimy, zdarza się nam. Mnie się zdarza mylić na pewno, bo się zajmuję katalogiem. Natomiast w dużej mierze jakby ten dysonans poznawczy jest spowodowany tym, że po prostu jest sporo smartfonów o identycznych nazwach. No dokładnie i właśnie ktoś, kto skupia się wyłącznie na Polsce, wchodzi do katalogu i widzi, no niby ta nazwa, a jednak nie to samo. No słuchajcie, nie my to wymyśliliśmy, to trzeba podziękować za ten numer producentom, którzy nadają identyczne nazwy różnym smartfonom. No a mówię, ja mam, moja teoria spiskowa jest taka, że chodzi o to, żebyśmy przypadkiem się nie połapali w ofercie. A wracając jeszcze do kwestii pamięci, to nie wiem, czy pamiętasz rozmowę z pewnym ewangelistą popularnej koreańskiej niegdyś firmy produkującej smartfony, który wmawiał na konferencji, że my, Europejczycy, nie potrzebujemy tyle RAMu i dlatego dostajemy okrojone z RAMu smartfony. No, było Tak, przezabawne. to jest jedno z cyklu, bo to są seryjne, durne tłumaczenia rzeczy, które się od siebie różnią, że ktoś nie potrzebuje, tak jak Polacy nie potrzebują dobrych proszków, dobrych płynów do Tak. zmywania, dobrej chemii gospodarczej w ogóle, że nie potrzebują tak dobrych produktów, ubrań tak wysokiej jakości i całego mnóstwa innych rzeczy. Ponieważ Polacy lubią wydawać mniej, przy czym jak się porówna ceny u nas i w krajach, gdzie te rzeczy są produkowane, to się okazuje, że różnica w cenie jest stosunkowo nieduża, natomiast my dostajemy rzeczy znacznie gorsze. Także, Ładnie, sorry, także ale to żadne tłumaczenie. no, Słuchaj, ale wspomnijmy jeszcze dlatego, że pojawiły się przecieki o serii Vivo aha. V27. Tak. Seria Vivo V27 właściwie pojawiły się pełne przecieki z pełnymi specyfikacjami, ponieważ seria V27 to jest Vivo S16. Również seria Vivo S16, gdzie tam było S16, S16 Pro i S16e. No więc odpowiednikami serii S16 są Vivo V27, Vivo V27 Pro i Vivo V27e. Jeżeli macie ochotę, ja zapraszam do specyfikacji do katalogu, bo to są właściwie identyczne smartfony, przynajmniej ja mam takie informacje. Może się tam coś zmienić, ja zaznaczyłem na kartach, że to nie są informacje oficjalne jeszcze. Natomiast no, seria fajna, tylko że znowu zmiana nazwy, tak? Mamy coś innego po prostu. O, a propos zmian nazwy. Szykuje się nowy tani Poco. Nowy tani Poco będzie się nazywał C55, a będzie po prostu przemianowanym Redmi 12C. No i tu przynajmniej, chociaż jest inny wygląd tego telefonu, bo rzeczywiście jak przemianowują Redmi czy tam Xiaomi na Poco, to zmieniają im obudowy. Tyle dobrego, ale o tym to Wam powiemy, jak będzie. Na razie go jeszcze nie ma, jest w zapowiedziach. No, na rynki jakby ogólnoeuropejskie wchodzi natomiast Oppo Find N2 Flip, tak? Właśnie. Ten taki malutki z dwoma ekranami składany. Tak, Apek. tylko że będzie niestety tylko w jednym tierze pamięci. Tam będzie chyba tylko 8 plus 256 giga, jeżeli dobrze pamiętam. No Nie. to jeszcze, wiesz co, my jeszcze tego nie wiemy. UK ma 8256, Tak, bodaj. ja podaję za UK. Ma być jeszcze Tak. jeden chyba tier, ale też nie jestem pewien, dlatego że oficjalnie nie jest podane. Słuchajcie, premiera Polska jest we wtorek, ja tam będę, więc szykujcie się, wbijajcie tam we wtorek po południu na kanał, bo będzie film o tym telefonie. Coś tam wam pewnie pokażę i pewnie napiszę wam polską cenę. Póki co w UK wychodzi na nasze 4550, więc myślę, że skończy się u nas na może
4999 albo wariant bardziej optymistyczny 4499. Aczkolwiek przestałem być już optymistą, jeżeli chodzi o smartfony i ceny, więc ja bym się nastawiał na tą piąteczkę niecałą bez złotówki. Bardziej, no chyba, że dostaniemy na przykład biedniejszą pamięć, tak? Chociaż w tej chwili biedniej niż 8256 w smartfonie, jednak bądź co bądź wyższej klasy, to już by była trochę siara, no. Trochę, trochę dziwne rzeczywiście. Trzy ciekawostki z mijającego tygodnia. Dwie takiej marki Unihertz, która jest ostatnio znana z ładowania zegarków na tylne obudowy smartfonów i tutaj również mamy kolejnego smartfona z tej serii, TikTok S, Unihertz oczywiście, bo o tym producencie mowa. Pakowali następnego smartwatcha na tył, także sam smartfon jest, nie wiem czy ciekawy, no jeżeli chodzi o parametry, to tak, to jest całkiem fajna edycja smartfona taniego 5G, tak? Natomiast ten zegarek go w jakiś sposób urozmaica, tak jak w przypadku Vivo, no jest ta zmiana koloru. I drugi z kolei smartfon Uniherca, który w tym tygodniu gdzieś tam wypatrzyliśmy, to jest Titan Slim, który, przepraszam, nie wypatrzyliśmy. Jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że jeszcze go nie mamy w katalogu. W związku z tym pojawił się Titan Slim, jest podobny do smartfona jednego z modeli BlackBerry. To jest smartfon z dużym ekranem dotykowym, ale pod spodem z klawiaturką QWERTY, która nie wiem, czy jest wygodna. Wygląda w miarę ok, natomiast nie mam pojęcia, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o specyfikację, to jest rzecz oparta na Helio P70, wyświetlacz dziwny, bo 4,2 cala, Corning Gorilla Glass przykryty jeszcze, także ktoś jeszcze wpadł na pomysł, że klawiatura QWERTY może się przydać użytkownikom. Ciekaw jestem, jak to rzeczywiście zażre. Mm-hmm. I trzecia rzecz, którą w tym tygodniu też jakby znalazłem, to jest kolejny smartfon firmy Wolla, jeżeli tak, Wolla. To jest firma niemieckojęzyczna. Ja powiem szczerze, nie pamiętam, czy ona jest niemiecka, czy austriacka, czy może szwajcarska. Chyba niemiecka, ale głowy nie dam w tej chwili. To jest firma, która robi smartfony z takim fajnym featurem. Nie ma tam Androida Google'owego. To znaczy jest albo ta wersja open source'owa Androida, albo pakują tam w Ubuntu jako system operacyjny. I można sobie wybrać albo taką edycję. Sam smartfon jest, bo ja wiem, czy ciekawy, no ciekawy ze względu na to, że jest odporny na udar, bo ma tą normę militarną w 810H, ma IP68, Corning Gorilla Glass 5 na ekranie, także wydaje się stosunkowo ciekawy. Mniej ciekawy jest niestety to, że ma pamięć 64 flasha plus 4 giga RAMu, który jest właściwie dzisiaj minimum. Tego flasha sobie można co prawda kartą rozszerzyć, no ale RAMu więcej nie dostaniemy. Może przy Androidzie bez wszystkich usług Google'a albo na Ubuntu, to te 4 giga wystarczy w zupełności. Ja tutaj wcale jakby się nie kłócę. Nie miałem niestety tych smartfonów w ręce, w związku z tym nie wiem, pewnie w Berlinie na IFA można by było je pomacać i obejrzeć. Do Barcelony nie sądzę, żeby firma zajeżdżała, ale Anusz ci się trafi, może będziesz miał okazję zerknę, zobaczyć. Zerknę, a jak już o MWC mówimy, to jeszcze ciekawostka kolejna, słuchajcie. Firma Tecno. Dla wielu z Was zupełnie obca, i więc podpowiadam, jest to firma wywodząca się z koncernu Trenchin, z którego się wywodzi między innymi też obecny już u nas Infinix. Tecno jest mocną marką chociażby w Afryce, w Indiach też tamte rejony. No i słuchajcie, oni wypuszczą składaka. Mają go pokazać na MWC. Tak, ja zapowiadam. Ja uwierzę, jak zobaczę, aczkolwiek ta firma całkiem niedawno pokazała, słuchajcie, już smartfon Phantom X, który jest również ciekawą konstrukcją, bo ma wysuwany aparat fotograficzny z obudowy. I aparat ze zmienną ogniskową. Także cóż, może, kurczę, jakiś ciekawy gracz przybędzie. Z rzeczy właśnie też takich plotkarskich, podobno, znowu wróciła plotka, że właśnie Tecno wchodzi do Polski. Ja bym się wcale nie obraził, bo im więcej producentów, tym lepiej. No, jakaś konkurencja być musi, nawet drobna gdzieś tam w tych niższych segmentach rynku, ale zawsze by było jakieś urozmaicenie. W każdym razie ja bym powiedział tak, oczka tak zwrócić warto uwagę na Tecno, bo coś dziwnie śmiało sobie poczynają. A nóż, no nie wiem. Mówię,
Jak mi się uda to pomacać, to wam pomacam i o tym opowiem, ale to nie wybiegajmy w przyszłość, bo wiecie, może być różnie. Kilka ciekawych rzeczy z mijającego tygodnia, niezwiązanych z premierami telefonów, ale wydaje mi się, że fajnie byłoby zajrzeć do newsów Adama i Maćka, bo rzeczywiście tydzień obfitował w różne informacje przydatne albo mniej przydatne, ale ciekawe w każdym razie. Cyber Security and Infrastructure Security Agency ostrzega użytkowników iPhone'ów przed tym, że ojej, coś niedobrze z lukami zabezpieczeń. Przynajmniej jeżeli chodzi o użytkowników smartfonów przed wersją iOS 16.3.1. Warto jak najszybciej podciągnąć sobie system używany na smartfonie do tej wersji, dlatego że inaczej no, trzeba by było chyba zrezygnować zupełnie z instalacji aplikacji. Ja się co prawda zdziwiłem, bo mi się zdawało, że Apple pilnuje jednak jakości produktów sprzedawanych u nich w sklepie, a tutaj nagle się okazuje, że aplikacje są w stanie zainfekować smartfona. Słuchaj, najsłabszym ogniwem zawsze jest użytkownik telefonu. No, jak instaluje się jakąś nie wiadomo jaką aplikację mało znanego wydawcy lub zupełnie nieznanego, no to jest ryzyko. A poza tym, słuchajcie, no kiksy zdarzają się każdemu i to nie jest pierwszy przypadek, że telefony, cała, że tak powiem, lista telefonów ma jakąś tam podatność na zagrożenie, no bo... No to się po prostu zdarza, no gdzieś są jakieś luki, czasem ktoś czegoś nie dopatrzy albo nie weźmie nawet pod uwagę, a hakerzy to odkryją i wezmą pod uwagę i zaczynają korzystać. No i tu wracamy do kwestii aktualizacji. Kurczę, z jednej strony mówiliśmy nieraz, że niekoniecznie należy się spieszyć z aktualizacjami, bo często gęsto świeże wersje systemów są zbagowane i dopiero po paru dniach, parunastu, a nawet po paru tygodniach są poprawiane. No ale z drugiej strony, znowu trzeba też powiedzieć, że lepiej chyba liczyć się z tymi bugami i mieć system up to date, to po to, znaczy, żeby mieć aktualne zabezpieczenia. Ja sobie myślę, że ci, którzy nie potrzebują aktualizacji, po prostu o tym zazwyczaj wiedzą. To znaczy, jeżeli się potrafi ze smartfona korzystać, zresztą z każdego systemu, czy na smartfonie, czy na komputerze, czy na laptopie, czy na tablecie, jeżeli się potrafi korzystać ostrożnie, tak żeby unikać zagrożeń, to te aktualizacje naprawdę nie są bardzo potrzebne. Jeżeli chce się używać smartfona, tabletu czy komputera PC stacjonarnego bez martwienia się o to, znaczy to w cudzysłowie, bez martwienia się o bezpieczeństwo, dlatego że bezpieczeństwo i tak może zostać naruszone, nawet jeżeli macie najnowszą wersję systemu. Po prostu są łatane stare dziury. No to wtedy trzeba o te aktualizacje dbać. No, to jest taki rozkrok troszeczkę. Jest to rzecz przedziwna, dlatego że aktualizacje dbające o wasze bezpieczeństwo, a uwalające wam smartfona na tyle, że nie da się z niego korzystać, no cóż, wasz wybór, tak? Trzeba zakupić nowego smartfona. Natomiast jeżeli ma się gdzieś zakonotowaną tą ostrożność, ona wymaga rzeczywiście i doświadczenia jakiegoś, i wiedzy o tym, czego nie robić, tak, na urządzeniu, czego nie robić z systemem, no to wtedy można sobie te aktualizacje darować. Jeszcze wrócę do newsów. Adam w mijającym tygodniu napisał o tym, że Huawei przygotowuje się do takiego kroku technologicznego wielkiego, jaki wykonało również Apple, to znaczy do zaadaptowania Dynamic Island, to się będzie co prawda na pewno inaczej nazywało. Ja przypomnę, że Dynamic Island to jest taka dziwna rzecz software'owa, która w różny sposób ukrywa przednie aparaty. Jako, że i Apple ostatnio, znaczy ukrywa, no maskuje je w jakiś sposób, tak? Ja bym nie powiedział, że nawet maskuje. Wykorzystuje tą dziurę, która jest. Po prostu wokół dziury pojawiają się różne rzeczy. Związane z oprogramowaniem, czy to z informacjami, czy jakimiś innymi. Jadaś pisze tutaj, że Huawei planuje coś takiego zrobić w nowej 11, której nie ma jeszcze oficjalnie w rynku, no ale z doniesień na Weibo podejrzewam, rzeczywiście wiadomo, bo ja je tam znalazłem akurat, nie wiem gdzie ty znalazłeś. A ja już nie pamiętam gdzie. To tam właśnie się okazało, że i owszem. A... Natomiast jeżeli chodzi o same targi w Barcelonie, to Maciek tym razem napisał o tym, że w Barcelonie pojawi się nowy tablet od ZTE. Tablet o tyle fajny, że ma oferować obraz 3D bez okularów.
Znowu, ze śledzeniem Zobaczymy. wzroku użytkownika. Nie wiem, czy widziałeś. Spróbuję tak, z tym, że tablet będzie pod marką Nubia, no ale to jest jakby submarka ZTE. Ja spróbuję do nich podejść. Niestety w tym roku na MWC będę słownie jeden dzień, czyli circa about 12 do może 15 godzin, bo tam nie pamiętam, jakie będą godziny otwarcia, ale no pewnie wparuję tam najwcześniej, jak się da i wyjdę pewnie jeden z ostatnich. No niemniej będę tylko jeden dzień. Wszystkiego od razu mówię, nie dam rady ogarnąć. Wybaczcie, jestem tylko człowiekiem niestety. Żałuję bardzo, bo wolałbym być cyborgiem i zrobić więcej, ale no nic, zrobimy ile się da, ale będę próbował właśnie wyłuskać tego typu perełeczki, bo wiadomo, do dużych producentów, bardzo znanych, to pójdą wszyscy i wszyscy wam to pokażą. No ja właśnie spróbuję przejść się po Chińczykach, bo jak widzicie, oni pokażą może, podkreślam słowo może, ciekawe rzeczy. Co wyjdzie, zobaczymy, ale oglądajcie nasz kanał koniecznie, bo na kanał będą wjeżdżać krótkie filmiki właśnie z mojego biegania po MWC. Wolelibyśmy zapewne jak dawniej co roku jeździć do Barcelony osobno i być tam przez całe targi i zdać wam relację bardzo dokładną z tego, co tam się dzieje. No ale możliwości popandemiczne są takie, jakie są, w związku z tym musimy się jakby z tym pogodzić. Ja również zapraszam serdecznie na relację Adama. Natomiast nadal na ZTE przy okazji jest trudno nie trafić, dlatego że ZTE ma jedno z największych stoisk w dużej hali producenckiej, Tak. także właściwie zjeżdża się schodami na dół, na piętro Jest. niżej i tam rzeczywiście to stoisko od razu wali Tak, po oczach. tak, tak, Oni tak. rzeczywiście duże, takie rogowe stoisko wystawiali co roku. Możecie zajrzeć do naszych starszych Tak, relacji na byli MGSN-ie nawet w zeszłym roku też, czy na także YouTubie i pandemia nie zmieniła tego. zobaczycie wtedy, jak ono jest duże i właściwie co roku takie jest. Tak, a właśnie, słuchajcie, jak chcecie sobie tak od ZT jeszcze, to zajrzyjcie na kanale nie tak dawno. W tym tygodniu chyba jakoś, poniedziałek chyba, wjechała recenzja gamingowego smartfonu właśnie submarki Nubia, czyli Red Magica. Zajrzyjcie koniecznie, popatrzcie, jaki to ma ekran. Sam telefon jak telefon, wiadomo, mocarny sprzęt i tak dalej, ale zwróćcie uwagę na design, szczególnie na wykon ekranu. No powiem wam szczerze, mnie to zrobiło opatrzczenie i jeżeli tablet, o którym wam powiedział Jacek, też zrobi coś takiego, to ja dziękuję, postoję. Chińczycy trzymają się mocno. Mamy informację również o tym, że być może już w lecie pojawi się fanowska edycja Galaxy S23. Tutaj trudno jest strzelać w pewne informacje, dlatego że to może być później, to może być lato ze wskazaniem na jesień. Natomiast no, pojawiają się coraz częściej takie informacje, że jest taka szansa, że będzie ta wersja. Diabli wiedzą, lepsza, gorsza, ma być podobno tańsza. Natomiast jak będzie, zobaczymy. Poza tym, również w mijającym tygodniu w Polsce zadebiutował zegarek ze słuchawkami Huawei. To jest takie dziwne rozwiązanie, gdzie otwiera się jakby tarczę zegarka, a pod spodem są nieduże słuchaweczki, takie kółeczki do włożenia w uszy. Nie wiem, na ile to jest fajne rozwiązanie. Ja się dziwię, że im tam miejsca wystarczyło, bo to rzeczywiście musieli On się gimnastykować zwrócić mocarnie, uwagę, żeby jaki tak się też udało. jest gruby, tak? Myśmy o tym zegarku, zresztą smartwatchu już Mówiliśmy, mówili tak? podczas premiery chińskiej. W związku z tym w tej chwili tylko zajawkowo, że coś takiego się pojawiło. I ostatnia już rzecz ode mnie, również dotycząca kwestii bezpieczeństwa. Pojawiła się nadzieja, że operatorzy będą starali się blokować nam szkodliwe SMS-y O, no. dochodzące na nasze smartfony. I to jest rzecz bardzo fajna. Prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, jeżeli troszeczkę siedzicie w rzeczach technicznych i w elektronice, że coraz śmielej sobie poczynają systemy samouczące się. Systemy tak zwanej sztucznej inteligencji, mówię tak zwanej, bo to nie jest sztuczna inteligencja tak naprawdę, ale ukuło się, że tej nazwy się używa. Systemy głębokiego, to się źle na polski tłumaczy. Deep learning się źle tłumaczy na polski. W każdym razie Dogłębnego systemy uczenia. samouczące się, oparte na bardzo wielu maszynach, które są w stanie analizować całą masę rzeczy stosunkowo szybko. I tutaj udałoby się prawdopodobnie wyłapać te SMS-y czy MMS-y, które przychodzą do nas i nas nakłaniają do logowania się gdzieś, klikania w coś i tym samym tracenia środków albo na kontach bankowych, albo tracenia danych osobowych.
albo jeszcze poważniejszych rzeczy, bo mogą, nie wiem, ludzie, którzy to robią, na przykład wbić nam się właśnie na konta bankowe, wziąć pożyczkę na nas i tak dalej, i tak dalej. I tutaj nawet to, że ktoś dużo pieniędzy na koncie nie ma, bo takie tłumaczenia słyszałem, niestety nie wystarczy, bo nawet jeżeli nie ma dużo pieniędzy, to bank pożyczki i tak jest w stanie udzielić, jeżeli ma odpowiednie dane. Adam wymienia w swoim artykule, tym zeszłotygodniowym, zarówno rodzaje tych oszustw, jak i pisze szczegółowo o tym, w jaki sposób, no, jakby planuje się systemową walkę z tymi SMS-ami, właśnie opartą o infrastrukturę operatorską. Także warto po prostu zajrzeć. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o mnie. Tyle rzeczy ciekawych. Ja myślę, że wiesz, no w zasadzie jest zajrzyjcie do newsu, jest sporo ploteczek, przecieków, no jeszcze wracając do MWC, będzie też gorąco, bo będzie zaprezentowany Realme z 240-watowym ładowaniem, z tym, że będzie to nowa nazwa dla znanego już Realme GT Neo 5. Pojawi się jako GT3 u nas. No to z takich zapowiedzi patrzę jeszcze, ale wiesz co, żeby ludzie już nie zasnęli, po prostu zachęcamy do śledzenia kanału nie w przyszłym tygodniu, od 26-27 będą wjeżdżały już informacje filmowe na kanał bezpośrednio z MWC, także oglądajcie po prostu. Zapraszamy Was serdecznie, dziękujemy znowu za Waszą wizytę w tym tygodniu, jesteśmy bardzo wdzięczni, że zaglądacie. Dziękujemy za wszystkie komentarze, dłuższe, krótsze, za podbijanie oglądalności. Życzymy Wam miłego weekendu i miłego przyszłego nadchodzącego tygodnia. Cześć, trzymajcie cześć, się. Cześć, cześć.